Nazywam się Agnieszka Sieniawska i jestem przewodniczącą Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Nasza organizacja zajmuje się szeroko pojętą polityką narkotykową, jak się Państwo domyślają, również polityką regulacji medycznej marihuany w naszym kraju i na świecie. A ja się nazywam Maja Ruszpel i jestem rzeczniczką prasową Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Razem będziemy dla dynamiki tej debaty pilnowały czasu. Zasady są bardzo proste. Każdy z naszych prelegentów, których będzie trzech, ma 10 minut. Każdy z komentatorów ma 5 minut. Mamy tutaj taki dzwoneczek, który nam się stłukł dosłownie 4 minuty temu. I tym dzwoneczkiem będziemy dawać znać, że czas się już kończy, także... Dziękuję bardzo i cieszę się, że Państwo tak licznie przyszli. Jako pierwszego poprosimy o zabranie głosu Josha Stanleya, naszego specjalnego gościa, który przybył do nas ze stanu Colorado w Stanach Zjednoczonych. Josh opowie nam o tym, w jaki sposób leczy się medyczną marihuaną w Stanach Zjednoczonych i opowie, w jakie schorzenia można w ten sposób leczyć. Dobry wieczór Państwu, dziękuję za zaproszenie. To bardzo wielki zaszczyt, że mogę się z Państwem dzisiaj spotkać. Będę starał się streszczać. Miałem mieć nieco więcej czasu, ale to skróci tłumaczenie, więc proszę o cierpliwość. Pierwsze pytanie, czy sprawa jest poważna? Gdyby nie była poważna, Państwo by tu nie przyszli, a ponadto 10 lat doświadczenia w pracy z dziećmi, które mają trudno uleczone postaci padaczki, też mnie przekonało o tym, że jest to jak najbardziej poważna sprawa. Jeżeli Państwo zatem macie jakieś mocne przekonania na temat konopi, czy też medycznej marihuany, prosiłbym, żebyście Państwo na chwilę zapomnieli, zawiesili te przekonania i otworzyli umysł na to, co będziemy mówić przez kolejną godzinę, półtorej. Nauka dopiero od niedawna zaczyna rozumieć, jak funkcjonuje układ endokannabinoidowy, jak również dopiero zaczynamy mapować ludzki genom, więc nadrabiamy zaległości i coraz więcej wiemy. Na początek anegdota osobista, a ci z Państwa, którzy nie wiedzą, od 8 lat kieruję się misją. Moją misją jest wyhodowanie specjalnej odmiany konopi. 3 lata temu zwróciła się do nas zdesperowana matka 5-letniej dziewczynki, która chorowała na zespół Dravetta, bardzo ostry i nieuleczalna postać padaczki. Mieliśmy pewne obawy przed rozpoczęciem terapii dla tej 5-latki z racji jej wieku, ale to już była niejako ostatnia szansa, dlatego że przez 5 lat swojego życia zażywała 18 różnych leków, które nie przynosiły żadnej poprawy. Kiedy tylko rozpoczęliśmy terapię, ilość ataków spadła z 350 tygodniowo do 0 ataków tygodniowo już po pierwszym dawce po pierwszym cyklu terapii. Wyhodowana przez nas odmiana konopi zawiera wysokie stężenie związku chemicznego kanabidiolu, czyli CBD, który staje się coraz bardziej znany, nie ma natomiast żadnych właściwości psychoaktywnych. 3 lata po terapii ta dziewczynka praktycznie nie ma już żadnych ataków, nie karmi się rurką, nie siedzi, nie jeździ na wózku i właściwie jest zwykłą, normalną dziewczynką. W Stanach tę terapią objęto już setki dzieci. Udało się średnio 74% zmniejszyć częstotliwość występowania ataków. W większości przypadków jest to ponad 90% zmniejszenie ilości ataków. Na całym świecie żyją tysiące dzieci, a w dużej mierze są to dzieci, również w Polsce, które oczekują, chcą, żeby ta terapia była dostępna. Po legalizacji medycznej marihuany w stanie Colorado wszyscy zwariowali, wszyscy myśleli, że będą Bóg wie jakie skutki. Niebo nie zwaliło się nikomu na głowę, przeciwnie, otworzyły się perspektywy, odnotowano spadek użycia wśród nastolatków wskutek prowadzonych kampanii edukacyjnych.
I udało nam się system nastawiony na przestępstwa i na politykę karną i grzywny zastąpić systemem nastawionym na tworzenie miejsc pracy i zwiększanie dochodów z podatków. Teraz odejdźmy na chwilę od szefów karteli narkotykowych i powiedzmy parę słów o rodzinie, która cieszy się z korzyści medycznej marihuany. Rodzina Haversonów, głęboko wierząca, a której groziło utrata gospodarstwa w stanie Kentucky. Udało im się ocalić gospodarstwo, a zmienić rodzaj upraw i właściwie przyczyniają się do ratowania życia ludzkiego. W Stanach Zjednoczonych środkiem, który przyczynia się do największej śmiertelności, to tytoń. Number two is alcohol. Dalej alkohol. Number three is prescription painkillers. Następnie przedawkowanie środków przeciwbólowych. Number four is illicit drugs. And can everybody see this number right here? Inne narkotyki. Zwracam Państwa uwagę na cyferkę po prawej stronie. The number zero. Jest to zero. Nada. None. In all of recorded history, not one person has died for the direct use of this drug. So you tell me, is it safe? W dziejach ludzkości nikt nie zmarł wskutek przedawkowania marihuany. Zatem czy możemy uznać, że marihuana jest bezpieczna? Here's your safety ratios. Morphine, 1 to 6. That means 6 that you could take in an adult dosage and potentially die. 1 to 10 in Percocet. Niebezpiecznych dawek. W przypadku morfiny 6 dawek już może być śmiertelna. Percocet 10. One of the most dangerous is Tylenol, acetaminophen you buy over the counter. 29 is a lethal potential dose. Bardzo niebezpieczny jest powszechnie dostępny środek przeciwbólowy, gdzie śmiertelna dawka wynosi 29. Cannabis is 1 in 10,000. Meaning, in order to put that in scale, I could put one person in this room with a knife and a fork and fill the whole room with cannabis and you still couldn't die. Natomiast w przypadku konopi ta dawka wynosi 10 tysięcy, czyli można by zjeść ilość marihuany, która wystarczyłaby, żeby wypełnić to pomieszczenie i nic by się nie stało, czy nie umarłoby się od tego. You may want to die, but you won't. Znaczy może chciałoby się, ale... So I want to leave you all here with a thought. I know my time's wrapping thin and I've skipped quite a lot, so maybe we can have more in the discussion. I na koniec pewne przemyślenie. I want you all to imagine just a second with me. Proszę wyobrazić sobie, that this plant, there's a plant that was found last week in the Amazon River Basin. Że w zeszłym tygodniu w Amazonce odkryto roślinę. And we found out over this last week that this plant has the ability to fight things like epilepsy. Od tego czasu okazało się, że substancje znajdujące się w tej roślinie mogą leczyć choroby takie jak epilepsja. Things like cancer, jak rak, Parkinson's, Alzheimer's, autoimmune dysfunction, Crohn's disease, zespół Crohna, and a bevy of other illness and conditions. I mnóstwo, cały wachlarz innych chorób i chorób. By this time this week, I promise you, there would be a biopharma land grab for this plant. Myślę, że po tygodniu od tego ogłoszenia tego odkrycia, a wszystkie firmy, wszyscy rzuciliby się, żeby produkować leki na bazie tej rośliny. But because this plant's name is cannabis, and we've lived under this ridiculous propaganda and American-led baloney fear and drug war for 85 years, ponieważ jednak ta roślina nazywa się konopie indyjskie i od 85 lat żyjemy w cieniu prowadzonej przez Stany Zjednoczone bezsensownej wojny z narkotykami. We prohibit it. Zakazujemy użycia czy korzystania z dobrodziejstw tej rośliny. That's a shame, and I'll leave you with one thought. The philosopher Arthur Schopenhauer said, all truth passes in three phases. I na koniec zacytuję Schopenhauera, który powiedział, że prawda, że każda prawda przechodzi trzy etapy. First, it's ridiculed. Najpierw prawdę się wyśmiewa. Second, it's violently opposed. A potem następuje gwałtowny opór wobec tej prawdy. And third, it's accepted as being self-evident. A następnie akceptacja i uznaje się tę prawdę za oczywistą. We're coming into that third phase right now. Myślę, że obecnie jesteśmy na progu, czy wchodzimy w ten trzeci etap. And I hope Poland does the right thing
for its people, for its children. The government is here to protect its people, and I hope that's exactly what it does. I mam nadzieję, że polska władze Polski postąpią właściwie dla dobra ludności, dla dobra dzieci. Zadaniem władz, zadaniem rządu jest ochrona ludzi, dzieci i mam nadzieję, że polskie władze postąpią właśnie w ten sposób. Thank you all very much. Powitali, przypuszczam, że pierwszego lekarza w Polsce, który ma odwagę leczyć, i to dzieci, leczyć medyczną marihuaną. Ja tę odwagę podziwiam i mam naprawdę wielki zaszczyt przedstawić Państwu doktora Marka Bachańskiego. Proszę Państwa, ja powiem króciutko na temat małej grupy swoich pacjentów, trudnych pacjentów z padaczką oporną na leki, których od niedawna leczymy w naszej klinice medyczną marihuaną. I generalnie tylko będę mówił o takim wskazaniu, aczkolwiek wskazania do leczenia medyczną marihuaną są obecnie dość szerokie i trwają szeroko zakrojone badania na temat tego, w jaki sposób i gdzie, w jakich chorobach możemy właśnie takie leczenie jeszcze zastosować. Następne przezrocze poproszę. Proszę Państwa, tutaj Państwo widzicie zgodę Amerykańskiej Agencji do Spraw Żywności i Leków na dalsze badania nad lekiem Epidiolex w jednym z ciężkich zespołów padaczkowych w zespole Lennoxa-Gastaut. Ta zgoda jest datowana na luty 2014 roku i jak Państwo widzicie, te badania w tym momencie trwają. Czyli cała historia jest dosyć świeża. Następne przezrocze poproszę. Proszę następne. Tutaj jest kolejna informacja dotycząca tego, że lek Epidiolex będzie dalej jakby badany w zespole DRAVET. Ta informacja pochodzi z października 2014 roku. Kolejne przezrocze poproszę. Kolejne przezrocze. I teraz tak, proszę Państwa, badań dotyczących leczenia tej grupy dzieci z trudno leczącą się padaczką nie jest dużo. Przekazuję tutaj Państwu jedno z takich badań. Jest to badanie ankietowe z 2013 roku, gdzie jest w tym badaniu 19 dzieci z trudno leczącą się padaczką. Jak Państwo widzicie, 13 z tych dzieci to jest zespół DRAVET, 4 zespół DOZE, 1 zespół Lennoxa-Gastaut i 1 idiopatyczna padaczka uogólniona. Wszystko to są dzieci, które dla neurologa dziecięcego stanowią najtrudniejsze wyzwanie, które stanowią duży problem kliniczny. Części z tych dzieci nie udaje się uratować. Kolejne przezrocze poproszę. Proszę Państwa, tutaj oto. Tutaj Państwo widzicie od strony prawej ten najwyższy słupek, powyżej 80% redukcji napadów. Widzicie, że ten słupek jest najwyższy. Widać tutaj w tym momencie dużą skuteczność leczenia medyczną marihuaną. Kolejne przezrocze poproszę. Tutaj Państwo widzicie objawy niepożądane tego leczenia. To są te żółtawe słupki, można powiedzieć dolne. Tych objawów nie jest dużo. Senność, zmęczenie, problemy z apetytem. Kolejne przezrocze. Tutaj może to jest zbyt szczegółowo tutaj, żeby to omawiać, natomiast to jest takie dokładne zestawienie tych wszystkich 19 pacjentów. Jeszcze raz powiem, ze skrajnie trudną do leczenia padaczką. Państwo w trzeciej kolumnie od strony prawej widzicie skuteczność leczenia. Wielokrotnie widać powyżej 80% redukcji napadów w tych najtrudniejszych przypadkach w zespole na przykład DRAVET. Kolejne przezrocze poproszę. Można podsumować to, co powiedziałem w ten sposób, że wyniki badań są bardzo skromne, bo temat jest jakby rozpracowywany od niedawna, ale te nawet bardzo skromne wyniki są bardzo zachęcające. Kolejne przezrocze. Proszę Państwa, to już nasze własne obserwacje. To jest nasz pierwszy pacjent, Max. Chłopiec w tej chwili ponad 5-letni. Chłopiec z krańcowo ciężką padaczką. Pierwsze jego rozpoznanie to był zespół Westa, później zespół Lennoxa-Gastaut. W szczytowym okresie Max miał do 200-300 napadów dziennie.
W ubiegłym roku Max leżał w oddziale intensywnej opieki medycznej we Wrocławiu. Leżał tam półtora miesiąca. Rozmawiałem z lekarzami z tego szpitala, dawali mu 10% szans na przeżycie. I generalnie nie było długo wiadomo, co dalej z nim będzie. To jest nasz pierwszy pacjent leczony właśnie medyczną marihuaną. Tą medyczną marihuanę miał włączoną pod koniec września ubiegłego roku. W składzie tej medycznej marihuany jest, tak jak Państwo widzicie, kanabidiol i THC. W tej chwili można powiedzieć, że Max ma powyżej 90% redukcji napadów. Przekłada się to na niesamowity rozwój tego dziecka. Wcześniej ten dzieciak leżał w zasadzie od strony takiej jakby istotnej dla neurologa. Po prostu leżał i miał napady. Natomiast w tej chwili ten chłopiec się rozwija, idzie do przodu. Poproszę kolejne przezrocze. Kolejny pacjent, Robert, niespełna dwuletni w tej chwili, wielokrotnie diagnozowany w kilku polskich szpitalach, był również diagnozowany za granicą. Przyczyna jego padaczki jest nieznana, do 40-50 napadów dziennie. Od grudnia ubiegłego roku otrzymuje kanabidiol i, tak jak Państwo widzicie, 80% redukcji napadów. Kolejne przezrocze. Wiktoria, tutaj mamy zespół Dravet. Początkowo wprowadzenie medycznej marihuany nie było skuteczne. Później, jak Państwo widzicie, ta skuteczność poprawiła się. Kolejne przezrocze. Igor jest chłopcem, synkiem pani doktor. Jakie są dostępne w Polsce i za granicą. I tutaj Państwo widzicie, mniej więcej od listopada on ma włączony preparat kanabidiolu, redukcja napadów powyżej 80%. Kolejne przezrocze. To jest dziewczynka 9-letnia, która miała różne sposoby leczenia, była leczona dietą ketogenną, miała wszczepiony stymulator nerwu błędnego. W tej chwili ona jest, w tym momencie ma bardzo krótki okres obserwacji, trochę ponad miesiąc, natomiast już Państwo widzicie, że jest 30% napadów. Ja w tych swoich przezroczach nie podaję dawek, bo większość z tych dzieci w tym momencie jest w takim momencie jakby stopniowego zwiększania tych dawek, także no może się okazać, że te dawki będą jeszcze inne za niedługi okres czasu. Kolejne przezrocze. Kacperek. Tak jak Państwo widzicie, redukcja napadów powyżej 50%, medyczną marihuanę bierze od końca ubiegłego roku. Kolejne przezrocze. Michała prowadzę już od wielu lat i tutaj trudno cokolwiek u niego było wcześniej uzyskać. Jest to w tej chwili początek leczenia i poprawia się jego jakby ogólna forma i niewielka redukcja napadów też jest widoczna. Kolejne przezrocze. I znów, materiał jest, proszę Państwa, niewielki, natomiast spójrzcie może na ten temat trochę oczami neurologa, który codziennie widzi w gabinecie dzieci, którym nie może pomóc, które mają dużo napadów, które mają te napady codziennie. Jest to duży dramat dla rodziców. I w tym momencie też mogę powiedzieć, że materiał jest niewielki, ale wyniki są bardzo zachęcające. Kolejne przezrocze poproszę. Tutaj może trochę o takich szczegółach formalnych czy technicznych, które przy takim leczeniu mają znaczenie. Proszę Państwa, może skupię się na tych sprawach formalnych, żeby preparat medycznej marihuany zastosować u Maxa, musieliśmy zdobyć wszystkie formalnie przewidziane zgody, a więc musiałem wystąpić na takim zapotrzebowaniu na import docelowy o preparat medycznej marihuany. To zapotrzebowanie było następnie podpisane przez konsultanta w zakresie neurologii dziecięcej. Później formalnie to idzie do zatwierdzenia do ministra zdrowia.
Dopiero wtedy, jak mamy akceptację ministra zdrowia, ja wypisuję receptę. Recepta jest realizowana w holenderskiej aptece i w tym momencie mamy preparat, który no, może służyć w tym momencie do leczenia już. To, co jest ciekawe, proszę Państwa, Organizacja Ochrony Zdrowia za granicą. Ja swoją receptę już na końcu tego jakby procesu wypisałem. I to, co było jakby dla tej holenderskiej apteki tylko potrzebne, to wykonałem skan tej recepty, wysłałem do nich i w zasadzie już w tym samym dniu wyjechał kurier do Polski z tym lekiem. O zabranie głosu przez panią Dorotę Gudaniec. Pani Dorota jest mamą 5-letniego Maxa, małego podopiecznego doktora Bachańskiego, który od 5 miesięcy jest w terapii leczenia medyczną marihuaną. Pani Doroto, proszę powiedzieć, w jaki sposób Max reaguje na terapię kanabisy? Witam Państwa serdecznie. Faktycznie jestem mamą Maxa, ale już 5,5-letniego. Czas niestety leci nieubłagalnie, ale działa na naszą korzyść. Po raz pierwszy w życiu Maxa. I to jest warte podkreślenia. Proszę Państwa, żeby powiedzieć, jak działa na Maxa marihuana medyczna, ja muszę się cofnąć troszeczkę wstecz. Bo inaczej Państwo nie zrozumiecie, co to tak naprawdę znaczy dla matki. Otóż Max się urodził wcześniakiem się urodził, ale nie to chciałam powiedzieć. Urodził się z zespołem Downa, ale jako chłopiec zespołowy był idealnym Downem. Po prostu żadnej wady towarzyszącej, rozwijał się idealnie. Nawet pani doktor Teresa Kaczan, niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie, powiedziała, że jest to przykład Downa bez Downa. I proszę Państwa, wszystko się zmieniło w momencie, kiedy w 7 miesiącu życia Max zachorował na padaczkę i był to typ Westa. Od pierwszego dnia w zasadzie tej padaczki w szpitalu stwierdzono, że jest to wyjątkowo zjadliwy zespół, wyjątkowo zjadliwa jakby wersja tego zespołu, ponieważ Maxa targały takie serie napadowe, gdzie jedna seria trwała kilkanaście minut i było po kilkadziesiąt napadów. To były takie tak zwane napady skłonowo-zgięciowe. Ja jak widziałam to pierwszy raz, to mi się wydawało, że on ma taki odruch moro z czkawką, tak? Bo tak to wyglądało, tak nawet zabawnie. Potem jak się okazało, była to bardzo ciężka postać padaczki. I proszę Państwa, przeszliśmy wszystkie, absolutnie wszystkie możliwe metody terapeutyczne. Był taki moment, kiedy Max był na 5 lekach neurologicznych jednocześnie. Chcę powiedzieć, że koszt stosowania tych leków był ogromny i to nie koszt finansowy. Max stracił wzrok, dopadła go ślepota korowa, którą blisko 2 lata walczyliśmy, żeby odzyskał ten wzrok, udało się. Max nie słyszał, był skierowany do implantacji, ale za każdym razem były inne wskazania badania Behra, więc nie było wiadomo, jak go zaimplantować. Max nie miał nic tak naprawdę, co ma każde żywe dziecko. On tylko oddychał. Napady były po kilkaset razy dziennie. Z czasem się przekształcały w różnego typu formy napadowe. Były to napady toniczne, kloniczne, mieszane, atoniczne, cały koktajl napadowy. Max przestał robić cokolwiek, co robił mając pierwsze miesiące życia jako jakieś umiejętności, które pozyskał. Nie brał zabawki do ręki, on nie wiedział, do czego mu ręce służą. Max nie uśmiechał się, Max nie wyrażał żadnych emocji, kompletnie żadnych. To było do tego stopnia niewiarygodne, że pewnego dnia na rehabilitacji w basenie, bo cały czas oczywiście był rehabilitowany, terapeutka chciała mi udowodnić, że to niemożliwe, żeby dziecko nie miało odruchów i prawie go utopiła. Zanurzyła mi dziecko pod wodę, a ono nie wywiązało żadnych reakcji nie wywołała ta sytuacja. I tak z roku na rok szukaliśmy nowych rozwiązań. Była suplementacja, była akupunktura, była akupresura, były masaże, były bioenergoterapie. Proszę Państwa, było dokładnie wszystko. Robiliśmy, co się tylko dało, ale skutek był tylko taki, że Max żył. I to było najważniejsze w tym wszystkim. Przełomem w Maxa terapii okazała się dieta ketogenna. Podjęliśmy dietę, chociaż też chcę powiedzieć tutaj 2 słowa bardzo ważne. Będąc matką chorego dziecka, chodząc od lekarza do lekarza, moje pojęcie na temat diety ketogennej było takie, że się bałam jej jak diabeł święconej wody, bo myślałam, że to się wiąże z tym, jaki będzie wpis na akcie zgonu. Czy stan padaczkowy, czy niewydolność nerek. Taka była informacja ogólna, ale przeczytałam książkę
I w tej książce było napisane wszystko, czego trzeba było, żeby zrozumieć, na czym ta dieta polega. I był tam też adres do doktora Marka Bachańskiego. I w ten sposób właśnie trafiłam na Centrum Zdrowia Dziecka. Podjęliśmy terapię dietą ketogenną i wydawało się, że jest zwycięstwo. Proszę Państwa, redukcja napadów rewelacyjna. Kilkadziesiąt napadów dziennie tylko, tak? Czasami kilkanaście w lepszym dniu. Dalej było bardzo dużo, ale cóż to znaczyło w porównaniu z tym, jak było kilkaset wcześniej. I tak trwała nasza przygoda z dietą ketogenną kilka miesięcy do momentu, kiedy w ubiegłym roku, w lipcu, Max z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu się załamał. Załamał się do tego stopnia, że został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. I po tygodniu tej śpiączki, według procedur na OIOM-ie stosowanych, była podjęta próba wybudzenia go z tej śpiączki. Niestety, próba skończyła się dla Maxa katastrofalnie, ponieważ nie udało się wybudzić go ze śpiączki na tyle, żeby podjął samodzielną próbę oddychania i funkcji życiowych, ale niestety został wybudzony mózg. I to do tego stopnia, że powiedziano mi, że to już jest koniec, że mam się pożegnać z dzieckiem i pozwolić mu godnie odejść. Nie mogli go uśpić. Lek, który stosuje się w takich sytuacjach, nazywa się tiopental. To jest tak zwana śpiączka tiopentalowa. Proszę Państwa, Max dostał czterokrotną dawkę wyjściową tiopentalu, żeby móc usnąć. Dostał olbrzymie, ja teraz myślę, doktor mógłby to przypomnieć, ja nie pamiętam już tych dawek, olbrzymie dawki wlewów dożylnych z... Da radę wyjść ich metodami, to ja nie będę nic kombinować, ale jeżeli jeszcze raz mi tak powiedzą, to ja nie ręczę za siebie. Nie muszę mówić, że zdobyłam ten lek już miałam. Były pozwolenia, były papiery, leżało wszystko na stole, stał lek, a i tak nie chciano tego podać. Myślę sobie, że Max miał pewną misję do spełnienia. On przeżył, bo dzięki temu, że on przeżył, to ja tu dzisiaj jestem. I proszę Państwa, wszystko się zmieniło. 28 września, po wyjściu ze szpitali, podaliśmy pierwszą dawkę marihuany medycznej. Proszę Państwa, przejdźmy to, bo ja chcę pokazać to, jak Max wygląda teraz. Proszę Państwa, to jest dziecko, które się śmieje. Proszę o następny slajd. Państwa, to jest dziecko, które wyraża mnóstwo emocji, które pokazuje już swoje fochy, pokazuje, że mu nie smakuje na przykład słona zupa w szpitalu. Daje sygnały wszystkie normalne, tak, jest mi źle, jest mi dobrze. Zaczyna siadać, zaczyna robić rzeczy, których nie robił przez całe swoje życie, bo nie zdążył, zanim zachorował, a potem choroba zabrała mu wszystko. I proszę Państwa, tak sobie myślę, że ważna jest jeszcze jedna rzecz. Max jest dzisiaj na diecie bezmlecznej, bezglutenowej i bezcukrowej. I to mu służy. Więc proszę Państwa, jeżeli szkodzi cukier, szkodzi mleko, szkodzi gluten i wiemy o tym, a nie szkodzi marihuana, bo wręcz ratuje życie, to o czym my tu mamy rozmawiać? Proszę Państwa, ja tu jestem dlatego, kilka miesięcy temu nie mogłabym tu przed Wami stać, dlatego że musiałabym patrzeć, czy moje dziecko oddycha, bo ja nie mogłam się od niego oderwać nigdzie. Jestem, proszę Państwa, pierwszy raz od urodzenia Maxa, drugi raz byłam w szpitalu, bo miałam ja zapalenie płuc, ale w szóstej dobie musiałam wyjść na własne żądanie, bo przestał jeść. Proszę Państwa, pierwszy raz świadomie wyjechałam z domu, ze szpitala nawet, mój mąż został z nim w szpitalu na oddziale rehabilitacji, a ja tu mogę stać i Wam o tym wszystkim powiedzieć. I to się dzieje, tak jest po prostu. I jeżeli tu są lekarze, to ja do Państwa apeluję, nie godźcie się na to, żeby w świetle procedur można było umrzeć, a nie proceduralnie leczyć, bo taki argument został mi podany, że nie można, bo procedury na to nie pozwalają. Proszę Państwa, ja nie chcę tych procedur, ja nie chcę w takim państwie żyć. Jeżeli takie procedury mają powodować, że matki mają patrzeć na umieranie dzieci, a tak dokładnie było. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i muszę powiedzieć, jestem pod dużym wrażeniem tego, co powiedziała pani mama Maxa. I wrócę do słów Josha Stanleya, z pierwszych słów, że sprawa jest ważna. Ale jest ważna nie tylko dlatego, że tak licznie się tutaj zebraliśmy, ale że rozmawiamy o substancji, która jest lekiem, bo mamy wystarczająco dużą liczbę dowodów na to, że ona skutecznie pomaga w wielu chorobach. Jest lekiem skutecznym i to była historia, jak on może być skuteczny w porównaniu z innymi środkami, które do tej pory były konwencjonalne stosowane. Jest lekiem bezpiecznym,
bezpieczniejszym od większości leków, które sprzedawane są w Polsce w aptekach bez recepty, chociażby środki przeciwbólowe, które powodują w Polsce, jak się szacuje, na Uniwersytecie, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym do 3000 zgonów rocznie powodują sprzedawane bez recepty leki przeciwbólowe w Polsce. Nie tak dawno w jednych z materiałów informacyjnych, któreś wiadomości, był podawany konkretny przykład. I ma działania niepożądane, ale te działania niepożądane w stosunku do wielu leków, które są stosowane, są nieporównanie mniejsze. No i to, co jest najważniejsze, co często władza wymaga od różnych instytucji zajmujących się dostarczaniem produktów leczniczych czy sprzętu i aparatury medycznej, żeby to było tanie. No to tu mamy lek bezpieczny, skuteczny i tani. No to jakbyśmy, tak jak pan powiedział, że w dżungli coś znajdziemy, jakbyśmy chcieli wymarzyć sobie jakiś lek, no to właśnie marihuana medyczna może takim być wymarzonym lekiem. Oczywiście nie ma leków, które pomagają na wszystko. Nie ma leków, które nie mają działań niepożądanych, skutków ubocznych, i marihuana też jest takim lekiem. Czyli ona jest do zastosowania, ale wtedy, kiedy ona rzeczywiście może pomóc, czyli nie w każdym przypadku, i w związku z tym nie należy przedstawiać oczekiwań, że w każdej chorobie ona w jakiś sposób pomoże. No i mamy taki lek. Pan doktor Bachański powiedział, w jaki sposób ten lek został sprowadzony dla Maxa. W drodze importu docelowego. Co to jest import docelowy leku? Jeśli jakiś lek w Polsce nie jest dopuszczony do obrotu, czyli nie jest dopuszczony do legalnej sprzedaży w aptekach, a może pomóc jakiemuś pacjentowi, wtedy lekarz może wystąpić o sprowadzenie tego leku w ramach importu docelowego. Czyli import docelowy to jest furtka, to jest ostatnia deska ratunku, z której lekarz może skorzystać wtedy, kiedy chce jakiemuś pacjentowi pomóc. Czyli jest to sytuacja wyjątkowa. Czy jest to dobra sytuacja, jeśli mamy lek bezpieczny, skuteczny i tani? No nie, no absurdalna sytuacja, bo w przypadku takiego leku on powinien być w pierwszej kolejności dopuszczony do obrotu. Czyli pierwsza rzecz, w sprawie której powinniśmy się domagać zmiany stanu obecnego, to żeby marihuana w różnych postaciach była dopuszczona do obrotu, nie tylko jeden z preparatów jest dopuszczony, Sativex jest obecny w aptekach, ale żeby również w innych formach czy w postaciach marihuana medyczna była w Polsce dostępna. I druga sprawa, może nawet ważniejsza, jeśli chodzi o pytanie, które do mnie było skierowane, co na to politycy, czy się uda zrobić jakiś krok do przodu, to należy wyeliminować sprzeczności z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która mówi jednocześnie, że marihuana, czyli ziele i żywice konopi, mogą być stosowane do celów medycznych, a w innym miejscu tej ustawy jest zapis, który mówi, że nie wolno jej stosować do celów medycznych. I tę sprzeczność należy wyeliminować. Od wielu lat toczymy walki w tej sprawie. W tej kadencji nie jestem posłem i walkę o zmianę stanu rzeczy prowadził klub Janusza Palikota, dopóki funkcjonował. Mam nadzieję, że ta misja będzie dalej kontynuowana. Ale w poprzedniej kadencji, w 2011 roku, byliśmy bardzo blisko wykreślenia tej sprzeczności. Poprawkę, którą ja zgłosiłem w imieniu grupy posłów, ta poprawka była omawiana na w Sejmie, jak się głosuje poprawki, to pierw stanowisko w sprawie przyjęcia czy odrzucenia poprawki zajmuje właściwa komisja sejmowa. Tutaj właściwą komisją sejmową była komisja, i zwróćmy uwagę na nazwę, Sprawiedliwości i Praw Człowieka, czyli Komisja Praw Człowieka. I Komisja Praw Człowieka, co ciekawe, ustami byłego ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumy, który wiemy, że jest znany z konserwatywnych poglądów, to Andrzej Czuma 31 marca 2011 roku na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka powiedział tak: żeby uprościć debatę, powiem, że opowiadamy się za przyjęciem tej poprawki. Tę poprawkę akceptuje zarówno rząd, jak i Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska. I to było 31 marca, w przeddzień głosowania tej poprawki w Sejmie. Następnego dnia było głosowanie w Sejmie, ja zabrałem głos, zwróciłem się do ministra sprawiedliwości, no właśnie, żeby tę poprawkę poparł. I co minister sprawiedliwości ówczesny, pan Krzysztof Kwiatkowski, obecnie jest szefem Najwyższej Izby Kontroli, powiedział?
Co do wniosku pana posła Balickiego, wspomnę tylko, że marihuany nie używa się do celów leczniczych w Polsce. Są inne substancje, które używa się, ale nie marihuany. To jest stanowisko ministra sprawiedliwości w stosunku do tego wszystkiego, co usłyszeliśmy przed chwilą. I teraz powiem, to nie jest tak, że minister sprawiedliwości nie wiedział, że marihuana do celów medycznych może, a w wielu przypadkach powinna być używana, tylko pewne tchórzostwo, które ogarnęło od poprzedniego dnia do następnego dnia decydentów w tej sprawie, że być może, bo wówczas była głosowana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzająca możliwość umorzenia postępowania, jeśli ktoś używał posiadał na własny użytek, i to takiego bardzo, bardzo niewielka liberalizacja, to rząd się przestraszył, że może ta liberalizacja być zbyt daleko posunięta, dlatego w ostatnim momencie wycofał się z oczywistej poprawki, no bo to jest sprzeczność. Taki zapis w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, to pani profesor Płatek może wyjaśni, czy potwierdzi, w mojej ocenie jest sprzeczny z 68 artykułem Konstytucji, ustępem pierwszym, który mówi, że każdy ma prawo do leczenia. I tym bym chciał zakończyć, że jeśli chcemy, i to Komisja Sprawiedliwości Sejmu Polskiego, bo ona zajmuje się również prawami człowieka, jeśli chcemy, żeby prawa do ochrony zdrowia w Polsce były w pełni przestrzegane, to musi być dostępna medyczna marihuana dla wszystkich pacjentów, którzy tego potrzebują. Teraz poproszę panią profesor Monikę Płatek o zabranie głosu. Pani profesor, w listopadzie 2014 roku, 4 miesiące temu, Trybunał Konstytucyjny uznał, że posiadanie marihuany związane z celem medycznym i karanie za taki czyn jest sprzeczne z Konstytucją. I teraz chciałabym prosić panią o prognozę. Co się dalej wydarzy? Czy Sejm zainteresuje się tą kwestią, czy nie? To do wróżki. Natomiast ja bym chciała zwrócić państwu uwagę i bardzo bym chciała przynieść państwu dobrą wiadomość. I jak tu przyszłam, to sobie pomyślałam, znowu będę przynosić złe wiadomości. Jak patrzę na państwa i słucham pani, to myślę, że być może presja społeczeństwa, gdzie się bardzo wyraźnie powie, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o zwykłą politykę i trzeba zatkać gębę tym, którzy mówią, że chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, bo to ten argument był użyty przez panią Beatę Kempę i przez to się wyraził tak, a nie inaczej pan minister Kwiatkowski, chociaż nie musiał. I trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć o tym, że godność i autonomia ma dać prawo do tego, żeby wykorzystywać to, co leczy, wtedy, kiedy leczy. Natomiast ja się trochę oburzyłam, jak mówił pierwszy mówca z Ameryki, nazywając, że to wszystko jest ridiculous, te wszystkie zakazy, że one są takie głupie, bo to tak nie jest. Bo musicie sobie państwo zadać pytanie, kto na tym zarabia? Kto z tego korzysta? Kto zarabia na tym, że mamy zakaz i ciągle ten zakaz istnieje, bo zmiana, która nastąpiła, jest zmianą wymuszoną, ale zmianą, która nic nie zmienia. Ta zmiana mówi, że prokurator może umorzyć. To znaczy wtedy, kiedy będzie chciał, przeciągając człowieka, albo będzie mógł umorzyć, albo nie. Natomiast kiedy będzie potrzebował dobrych statystyk, to nie będzie umarzał. A jak będzie potrzebował pokazać, że ma dobre wyniki, to też nie będzie umarzał. Chodziło o to, żeby pokazać, co to są niewielkie ilości. Skoro mogli to zrobić Słowacy, Czesi i parę innych państw, które były w naszym bloku wcześniejszym, to dlaczego my tego nie możemy zrobić? I teraz oczywiście Trybunał powiedział to, co powiedział, ale wydaje mi się, i to jest bardzo ważne, natomiast mnie się nie podoba to, że Trybunał powiedział dalej, że jednakże istnieje uzasadnienie dla zakazu i dla utrzymywania zakazu marihuany, kiedy w dalszym ciągu, no właśnie to wszystko, co pan powiedział, to my wiemy. My wiemy, że jeżeli by rzeczywiście brać pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, to znacznie bardziej niebezpieczne są papierosy i alkohol. Że znacznie więcej ludzi ginie od środków
przeciwbólowych, a teraz się jeszcze dowiedziałam, jak szybko można ewentualnie załatwić sobie eutanazję, i to też jest niezłe, i że wcale nie trzeba prosić o środki nasenne, że to wszystko można kupić, dostępne jest w aptece, prawda? Tylko w takim razie trzeba sobie się zapytać, to nie jest głupie, co się za tym kryje? I teraz na dzień dzisiejszy to, co się za tym oczywiście kryje, to jest stwarzanie pozoru, że jesteśmy bardzo efektywni. Proszę zauważyć, że jeżeli się weźmie działania policji i wzrost efektywności policji, to on się w dużej mierze opiera właśnie na tym, że środowisko, które jest nieźle rozpoznane i nieźle opracowane, można bardzo łatwo wychwycić. Natomiast to, czego nie bierzemy pod uwagę, to jest to, że my przetrącamy młodym ludziom życie. Pół roku, rok w więzieniu dla młodego człowieka to jest przetrącone życie. I teraz ja będę mówiła rzeczy, które być może są przewrotne, ale nie mam dla Państwa dobrych wiadomości z tego powodu, że parę dni temu do prezydenta spłynął nowy kodeks karny, który jest rozmontowanym, a nie znowelizowanym kodeksem karnym, który pozwala na to, żeby osoby, które popełnią przestępstwo pod wpływem alkoholu bądź pod wpływem narkotyków, trafiały do środków zabezpieczających na czas nieokreślony. Mamy przeludnienie w więzieniu, chcemy załatwić to przeludnienie w ten sposób, że przerzucimy to wszystko na psychiatrów i psychologów. Psychiatrzy się póki co trzymają. To są ludzie, którym bardzo zależy na tym, żeby nie mieszać leczenia ludzi, którzy powinni być leczeni, z polityką karną. Pytanie, jak długo się będą trzymać, w którym momencie pokusa ogromnej władzy zwycięży i w którym momencie to się jednakże załamie. I teraz, o ile nie będzie bardzo wysokiej świadomości, co nam naprawdę grozi, i o ile nie będzie, bo oczywiście mogłoby się coś zmienić, mogłoby się zmienić to, że z jednej strony nie będzie problemu zatrudniania młodych ludzi, w związku z tym nie będzie problemu tego, który był w Ameryce, strukturalnego rozwiązywania bezrobocia poprzez zakłady karne i poprzez karanie ludzi. Na dzień dzisiejszy my żeśmy wprawdzie powiedzieli w tym wyroku, już kończę, że można stosować te środki medyczne, ale przecież właśnie panowie powiedzieli, jak się to odbywa. No to za każdym razem, proszę bardzo, przejść sobie tą gehennę, płacić za to i załatwiać dla poszczególnego człowieka. I jak nie będzie rzeczywiście bohaterstwa wielkiego, to ludzie będą umierać. Bo cóż nas to obchodzi, skoro tu będziemy mogli mówić, że gwarantujemy bezpieczeństwo młodych ludzi. Ale pozostawiam pytanie, kto naprawdę poza politycznym zarabianiem, bo tutaj zarabiają politycy, którzy będą nam wciskać, że dbają o nasze bezpieczeństwo, kto na tym zarabia? Do jakiego stopnia, no właśnie, do jakiego stopnia zarabiają grupy, które są zainteresowane tym, żeby po pierwsze utrzymać to, co jest, a więc produkować alkohol i pozwalać na to, żeby się alkoholizować, produkować papierosy i pozwalać na to, żeby raczej kupować papierosy i jednakże utrzymywać te zakazy, które są pod pretekstem, że chodzi o zdrowie publiczne. Dziękuję bardzo pani profesor. W Polsce było tak, jak jest teraz. I taki był stosunek, i taka narkofobia, i takie problemy, nawet na przykładzie medycznej marihuany, o której teraz rozmawiamy. Oczywiście, znaczy nie, to nie jest oczywiste, ale ten PRL, który tak strasznie opluwamy, prawda, on w tym aspekcie był lepszy, ponieważ no nie było, nie przypominam sobie, żeby kogokolwiek za używanie marihuany wsadzano do więzienia. Bardzo była rozbudowana pomoc głównie dla użytkowników tak zwanej polskiej heroiny. Użytkowników marihuany było bardzo mało w PRL-u, to było sporadyczne i właściwie była to używka towarzyska. Co najciekawsze, marihuana była modna w kręgach hipisowskich, parahipisowskich, ale też opozycjoniści palili bardzo dużo marihuany. Bardzo wielu z tych, którzy dzisiaj są tymi, którzy zakazują, palili marihuanę. Ja sam przemycałem marihuanę do tak zwanych internatów, czy do środków internowania. Nie będę wymieniał nazwisk, ale byście byli Państwo zdumieni, którzy z tych ludzi
palili marihuanę. No to, że Donald Tusk palił, to wiadomo, ale też i Ryszard Terlecki i tak dalej, tak, no, mnóstwo tych ludzi, właściwie całe środowisko korowskie, oprócz alkoholu, wolnej miłości, paliło też marihuanę. Zaraz po zdobyciu wolności, ta wolność była szeroko pojęta, nie było restrykcji dotyczących miękkich narkotyków. Wszystko zepsuła niestety moja przyjaciółka, pani Barbara Labuda, która jak się na coś uprze, to nikt jej z tego z głowy nie wybije. I ona namówiła prezydenta Kwaśniewskiego, żeby podpisał tę słynną ustawę. O dziwo z Unii Wolności przeciwko tej ustawie głosowało, zdaje się, tylko 9 osób, więc przy czym jedna się pomyliła. To był Henryk Wujec. No, mamy taką ustawę, jaką mamy. Proszę Państwa, ja tutaj był cytowany Schopenhauer. Ja przeczytam cytat, który jest w mojej książce na początku, z Fryderyka Nietzschego. Prawa nie mówią, czym jest naród, mówią, co wydaje mu się obce, dziwne, niesłychane, cudzoziemskie. I mniej więcej o to w tym w Polsce chodzi. To jest to, ta główna idea, która jak gdyby nas ugniata i nie pozwala, powoduje to, że 16-letnie dziewczyny, 17-letnich chłopców, studentów wsadza się do więzienia za jednego skręta. Oraz to, że matka Maxa miała takie ogromne problemy, żeby zastosować medyczną marihuanę. Ta potworna ideologia, ta ksenofobia użytkowa, ponieważ Polakom ogólnie wydaje mi się, że coś się zmieniło, że marihuana jest jakimś przybyszem z kosmosu, który tutaj przybył z masonerią i Żydami, żeby zniszczyć heroiczny polski naród. Moja książka nazywa się Czy marihuana jest z konopi? Oczywiście jest to cytat, to są słowa prezesa Kaczyńskiego, który naprawdę był przekonany, że marihuana nie jest z konopi. Ja w mojej całej działalności od około 30 lat staram się Polakom wytłumaczyć, że marihuana i konopia to jest stara polska, słowiańska, jeszcze pogańska roślina, która rośnie w Polsce, na Litwie, na Łotwie, na Wołyniu, na Polesiu, na Podolu i że używana była właściwie na tych terenach od ponad 1000 lat, jeśli nie dłużej, i że były zupy, siemiątnice i siemiątki, że stosowało się to przy chorobach, robiło się napary, okłady w medycynie ludowej, że jest to bardzo swojska rzecz. I muszę Polakom tłumaczyć, że na przykład ziemniaki to nie jest starodawna polska roślina, tylko przybyły właśnie z Ameryki Południowej. Natomiast marihuana i konopie są polskie. Oczywiście nie muszą mieć tyle THC czy innych substancji, ale jakieś tam miały i mają. Zresztą cytowany przeze mnie pan Zagłoba mówi o tym, że jak się wrzuci, prawda, nasiona konopne do alkoholu, to one humor polepszają. No od kilkunastu lat przestały nam polepszać humor, bo za to wszystko można iść do więzienia albo bladym świtem może przyjść kilkunastu panów, przeskoczyć przez płot z pistoletami, zrobić rewizję z psami, jak było to w naszym wypadku. Ale chcę powiedzieć, że jest lepiej, bo dzięki takiej działalności jak ludzi takich jak Wolne Konopy, jak ja, jak moi przyjaciele, jak niektórzy politycy, jak pan Balicki, zmienia się świadomość w Polsce i muszę powiedzieć, że często przebywam w takich rejonach południowo-wschodnich, gdzie ludzie są bardzo prości i przyzwyczajeni oczywiście do alkoholu. Natomiast gdy się ich zapyta, czy marihuana powinna być legalna w Polsce, mówią, że tak, że oczywiście, dlaczego nie. Więc ta świadomość ogólnie się zmienia i my możemy nacisk wywierać poprzez to, że mamy dojście do mediów, że dzieją się takie rzeczy, jak się dzieją, że to autentycznie pomaga w bardzo ciężkich przypadkach. Mówię teraz o marihuanie medyczne. Pojawiają się publikacje, no nie jesteśmy chyba najgłupszym narodem świata, żeby odrzucić jedną z najcudowniejszych roślin w historii ludzkości, która towarzyszy nam od 12 tysięcy lat, co dokumentuję w mojej książce, we wszystkich właściwie cywilizacjach, u aryjskich, u Indów, u Chińczyków, u Japończyków, w Korei, w Palestynie, w Sumerze, wszędzie były stosowane konopie
jako środki medyczne, no, ponieważ my jesteśmy krajem ultrakatolickim, wielokrotnie staram się powiedzieć, że być może jak Matka Boska rodziła Jezusa, używano jakichś inhalacji konopnych. Sara Benetowa, którą ja tutaj cytuję, polska antropolożka przedwojenna, napisała książkę, która mówi, już, przepraszam, bo jest za głośno, powiem w skrócie, już kończę. Muszę kilka rzeczy powiedzieć, przepraszam. Oprócz tego, że mówiła, że na terenach Słowiańszczyzny stosowane było konopie, ona badała Pismo Święte i wskazała, że te słynne oleje wonne, które Jahwe kazał Mojżeszowi i stosowania robić z tego olejki, były jako stosowane jako tak zwane oleje namaszczające, też zawierały konopie. Więc ta roślina ma głębokie religijne również znaczenie. Tutaj mówimy o marihuanie medycznej. Muszę to powiedzieć, ponieważ jak Państwo wiedzą, moja żona chorowała na nowotwór i zrobiłem tournée, do tej chwili robię po szpitalach onkologicznych i muszę Wam powiedzieć, że przychodzą będzie dziesiątki ludzi, stare babcie, to już do ludzi dociera. Mówią, błagamy Pana, niech Pan pomoże, jak zdobyć te oleje, myśmy o tym słyszały, to nam bardzo pomoże. No ja w tej chwili mogę tylko ręce rozłożyć i powiedzieć, że nie mogę nawet dawać żadnej informacji, bo to się może skończyć wizytą Panu w kominiarkach. Dziękuję bardzo. Przyznam się szczerze, no może dwa. Na szczęście aż tak rzeczywiście ciężkich i skomplikowanych nie zdarzyło nam się, żeby przez nas przechodziły takie dzieci. Natomiast znam mnóstwo innych, które też czekają na pomoc, bo tak naprawdę, proszę Państwa, na padaczkę można zachorować każdy z nas i w każdym wieku. No jest to choroba, na którą choruje mniej więcej, szacuje się, że około 400 tysięcy osób, z czego ponad połowa zachorowań to są osoby poniżej 17 roku życia. I teraz tak, jeżeli choruje dziecko na padaczkę, to wiadomo, że jego mózg jest cały czas, jeszcze się cały czas rozwija. To jest człowiek, który dorasta, dojrzewa i ta padaczka niestety rośnie razem z nim. W tym czasie, kiedy jest najbardziej, kiedy mózg człowieka jest najbardziej plastyczny, nastawiony na naukę, na poznawanie świata, na działanie, w tym czasie ta choroba bardzo go ogranicza. Dlatego dziecko chore na padaczkę ma naprawdę bardzo, bardzo utrudniony start. Dopowiem jeszcze może tak, że wśród wszystkich padaczek są takie padaczki, które poddają się leczeniu farmakologicznemu i jest około 30% padaczek, które takiemu leczeniu się nie poddają. To są padaczki lekooporne i to są te najtrudniejsze padaczki, gdzie wprowadza się wiele różnych środków farmakologicznych i one też po jakimś czasie przestają działać i poszukuje się nowych. Środki farmaceutyczne to są środki chemiczne, więc wiadomo, że mają wiele skutków ubocznych, obciążają bardzo organizm i właściwie taka maksymalna ilość terapeutyczna przyjmuje się, że dziecko może przyjąć 3 leki jednocześnie i nie powinno się podawać więcej, a w wielu przypadkach dochodzi się nawet do 5 w tych właśnie padaczkach lekoopornych, bo po prostu już nic innego nie działa. No więc można sobie wyobrazić, jak obciążony jest ten młody organizm, jak obciążona jest jego wątroba. Bardzo często dochodzi do zmian w morfologii krwi i wtedy rodzic dostaje, też zadaje sam sobie pytanie, właśnie tak jak tutaj mama Maxa, co wybierać, tak? Na jaką chorobę moje dziecko umrze? Czy na niewydolność nerek, czy nawet niewydolność wątroby, czy właśnie na padaczkę? Warto jeszcze wspomnieć o innej rzeczy. Padaczka jest taką chorobą bardzo towarzyską. Ona rzadko kiedy występuje sama, jako jedyna choroba. Bardzo często towarzyszy jej wiele różnych innych schorzeń, czy wad wrodzonych, czy wad rozwojowych. I to też jest duży problem, ponieważ wiele spośród dzieci chorych na padaczkę to są dzieci niepełnosprawne. One muszą korzystać z szeregu różnorodnych terapii, z rehabilitacji, korzystają ze szkolnictwa specjalistycznego, ze szkół specjalnych. Koszt wychowania takiego dziecka, wykształcenia jest dużo wyższy niż koszt kształcenia na przykład z dziecka zdrowego czy z jakąś inną chorobą, na którą mamy środki lecznicze. I dziecko dociera do dorosłości, dziecko niepełnosprawne dociera do dorosłości i co je czeka? Czeka je renta inwalidzka,
No i pobyt w jakimś ośrodku, czy będzie to środowiskowy dom samopomocy, czy warsztaty terapii zajęciowej, czy jakaś inna forma pobytu dziennego, o ile znajdzie się tam miejsce, bo tych placówek wcale nie mamy za dużo i tak naprawdę wiele osób czeka i czasem po kilka lat w kolejce na to, żeby się znalazło dla niego miejsce. Te dzieciaki po zakończeniu szkoły, po zakończeniu edukacji pozostają w domach, nie ma co z nimi zrobić. Odnalezienie się na rynku pracy tak naprawdę w przypadku różnych innych schorzeń również jest bardzo trudne, ale najtrudniej jest właśnie z padaczką, bo oprócz tego, że jest to uciążliwa choroba, to jeszcze ma ten oddźwięk społeczny taki bardzo nieprzyjemny dla nas wszystkich chorych. I nasze stowarzyszenie właściwie powstało dla takich rodziców, nie tylko jak mama Maxa, nawet dla tych rodziców, którzy mają dzieci z lżejszą, z łagodniejszą postacią padaczki, bo ci rodzice potrzebowali skupiać się, rozmawiać o chorobie swoich dzieci w takim środowisku, który je zrozumie, czyli między sobą. Staramy się do dzisiaj, bo działamy już od ponad 10 lat, staramy się zdobywać jak najwięcej informacji dotyczących leczenia, dotyczących terapii, rehabilitacji, wszystkiego, co się wiąże właśnie z poprawą jakości życia tych naszych dzieci. I to jest właściwie takie nasze główne zadanie, nieść te wiadomości dla rodziców, żeby mogli ze wszystkich możliwych dobrodziejstw i zdobyczy naukowych korzystać. Żeby nie było to, żeby nie opierało się to tylko na wiedzy tego jednego lekarza, który akurat gdzieś tam, niekoniecznie w Warszawie, gdzieś daleko leczy to dziecko i albo nie ma dostępu do innych możliwości, albo też mu się nie chce, albo nie ma, no, nasza polityka nie sprzyja temu właśnie, żeby poszukiwać. Więc takie jest nasze zadanie i dodam jeszcze może tak, że w przypadku wielu chorób istnieje, można mówić o jakiejś profilaktyce, w przypadku padaczki żadnej. Tak jak powiedziałam, w każdym okresie życia może na nią zachorować każdy. Nie da się temu zapobiec, nie da się tego przewidzieć. Więc tak naprawdę nie można zastosować żadnych innych środków poza leczeniem objawów, które już są. I jeżeli się pojawia możliwość leczenia innego, skutecznego, ale właśnie z mniejszą ilością kosztów, z mniejszą ilością skutków ubocznych, no to jest to oczywiście bardzo ważne, żebyśmy mieli też do tego dostęp, żebyśmy mieli wybór. Jeżeli nie taki rodzaj leczenia, to może inny, bo są oczywiście, są doniesienia o operacjach mózgu, o różnych... rozumiem, że mam kończyć, tak? Dobrze. Właściwie to, co najważniejsze, to, co chciałam powiedzieć, to Państwu już powiedziałam. Że tak naprawdę właśnie zależy nam na tym, żeby była ta różnorodność, żebyśmy mieli swobodny dostęp. Nie tylko taki, że jeżeli się okaże, że jest ten nowy cudowny środek, który zadziałał nawet nie w 100%, ale dał nadzieję, dał szansę na wyleczenie, no może nie całkowite wyleczenie, ale poprawę jakości życia tego młodego człowieka, to żeby nie trzeba było wykonywać tych wszystkich skomplikowanych procedur i za Bóg wie jakie pieniądze ściągać leki z zagranicy, tylko żebyśmy mieli dostęp do tego tutaj u nas w kraju. Dziękuję bardzo. Może dotknąć od jamy ustnej do odbytu praktycznie każdego odcinka pokarmowego. W moim przypadku były to przetoki, były to ciężkie bóle, były to... ciężkie stany, które po prostu starałem się leczyć farmakologicznie, starałem się leczyć dietą bez żadnych rezultatów. W 2009 roku trafiłem do szpitala imienia Biziela w Bydgoszczy. Tam w stanie ciężkim została wykonana operacja. Została mi usunięta duża część jelit, łącznie z jelitem grubym. Po tej operacji została wyłoniona stomia i przez pierwszy tydzień po operacji starano się jakby uruchomić moje jelita do pracy, do funkcjonowania, co bezskutecznie. Po 10 dniach miałem drugą operację, która jakby poprawiała efekty, czy raczej szkody, które tam wynikły w czasie pierwszej operacji. No i została wyłoniona stomia. Jeżeli ktoś tutaj wie, co to jest stomia, to jest to takie jakby skrócenie przewodu pokarmowego, które jakby odłącza jakąś część przewodu pokarmowego, by ona mogła się jakby skutecznie wyleczyć. I taka stomia została jakby u mnie zastosowana. Przez rok czasu chodziłem z tą stomią i w listopadzie 2011 roku została mi przywrócona ciągłość mojego przewodu pokarmowego. Wyszedłem ze szpitala przy moim wzroście, no nie jestem niski, ważyłem 55 kg około, więc to jest bardzo mało.
No i po jakichś paru miesiącach zaczęły mi wracać objawy, więc to takie dosyć straszne, bo dla mnie widziałem, czym się kończą inne przypadki w chorobie leśniowskiego Crohna, łącznie z tym, że są pacjenci karmieni dożylnie, już praktycznie bez możliwości przyjmowania pokarmów doustnie. Zacząłem szukać nowych metod leczenia i tak trafiłem na medyczne zastosowanie konopi i tak się moja przygoda z konopiami zaczęła. I od tamtego czasu, no, na początku wiadomo, musiałem to pozyskać nielegalnie na czarnym rynku, ale po krótkim czasie i przede wszystkim po jakości, jaką oferuje tutaj czarny rynek, no, zostałem zmuszony do tak powiem, na własną rękę do uprawy i tak się rozpoczęła moja przygoda. No, zacząłem uprawiać konopie od 2012 roku do kwietnia zeszłego roku. To jest prawie dwa lata, trzy prawie lata. Uprawiałem konopie, odmiany, właśnie tak jak tutaj moi przedmówcy mówili, z wysokim stężeniem kanabinoidu CBD, mniej psychoaktywnego. Starałem się tak dobrać odmiany, aby one miały jak najmniejszy wpływ psychoaktywny tutaj na moją psychikę. No i tak to wyglądało. Do kwietnia zeszłego roku, tak jak mówię, policja tutaj mój jakby proceder ukróciła, dowiedzieli się o mojej uprawie, po prostu, tak jak pan tutaj mówił, policjanci w kominiarkach z psami wtargnęli do budynku, w którym mam warsztat, całość została zamknięta, miałem oczywiście nieznaczną ilość roślin, jedną lampę na bardzo małej powierzchni, wszystko co używałem, wszystko co wyhodowałem, zużywałem na własne potrzeby, nikomu tego nie używałem, ani nie szkodziłem tym nikomu, więc nie widzę powodów, dla których miałbym jakieś skutki karne z tego tytułu ponosić. Myślę, że jest to lek, który jak wszędzie wokół nas jest dostępny. Polska staje się coraz bardziej taką wyspą, w której to medyczne zastosowanie jest cały czas zabronione, ale mam nadzieję, że to się zmieni i po co tutaj wszyscy przybyliśmy, żeby to jakoś to wszystko się tutaj ułożyło. No w jaki sposób pomaga? To znaczy ja zacząłem zażywać, kupiłem, są takie urządzenia do zażywania medycznego, to się nazywa vaporizer, taki parownik jakby. To jest takie urządzenie, które nagrzewa do odpowiedniej temperatury susz konopi, w którym to paruje i się nie spala, nie ma tych wszystkich substancji balastowych, które tak jak w przypadku tytoniu powodują przy wdychaniu pewne objawy. No to jest jakby najczystsza forma zażywania. Takie urządzenie posiadałem, oczywiście zostało również zarekwirowane przez policję, także i to było kosztowne urządzenie również. Tak, jeśli chodzi o objawy, no moja dieta była bardzo skromna, to było praktycznie wszystko, co z jakiejś lekkiej pszenicy, ryż albo jakieś lekkie pieczywo, wszystko bardzo lekkostrawne. Ja potem, tak jak mówiłem, ważyłem bardzo mało. Pierwszym takim jakby skutkiem zażywania konopi było to, że no, omijałem toaletę jakby szerokim łukiem. No, powstrzymywał dokładnie, no trawiłem wszystko bardzo dobrze, do końca dnia po prostu czułem się bardzo dobrze, nie odwiedziłem praktycznie ani razu toalety, wszystko było w porządku, następnego dnia się obudziłem. A mam pytanie, jak to się, bo mówi pan o policji, że policja do pana przyszła i jak to się skończyło, albo na jakim etapie jest sprawa? To znaczy sprawa jest aktualnie w toku i przed sądem u nas w Bydgoszczy, przed sądem rejonowym, aktualnie są świadkowie tutaj przesłuchiwani w mojej sprawie i toczy się taka trochę batalia o ilość, która jest mi przypisywana, bo tu jest taki trochę paradoks, bo policja przypisuje mi też resztki pouprawowe, które leżały na ziemi. Oni sobie to pozbierali, wrzucili do worka i przybili mi to jako jakąś tam ilość, która należy do mnie, narkotyków. Także to jest jakieś, nie wiem, niedorzeczne trochę jakby z ich strony zachowanie. Oni się trochę zachowują, jakby mieli jakiś licznik taki statystyczny, który... A czy sąd się na przykład odniósł do tego, bo pan na pewno pokazał historię choroby. Tak, ja pokazywałem, mam ze sobą, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, mam aktualne wyniki badań, które potwierdzają jakby skuteczność nawet chociażby, bo moje wcześniejsze wyniki były tragiczne. Ja rozumiem, że grozi panu
8 lat więzienia? Dokładnie. Policja uznała, że no w związku między innymi z tymi resztkami pouprawowymi są to same liście pouprawowe. No to się nie nadaje. Jak wszyscy wiemy, to chodzi o kwiatostany. No i oni zabrali tego prawie paręset gram i uważają, że to są środki odurzające i w związku z tym mam zarzut do 8 lat pozbawienia wolności. W rzeczywistości moja ilość zatrzymana przy mnie marihuany to było 4 gramy, także... Dziękuję. Dziękuję. Pana historię można śledzić w mediach. Zachęcam i żeby też, jeżeli ktoś wyraża, chce wywrzeć jakieś poparcie, to można to zrobić, prawda? W liście czy w jakimś wpisie. Chciałem zapytać, ile osób na sali, żebym trochę wiedział, do kogo mówimy, kto by określił się z Państwa jako generalnie zwolennik dekryminalizacji narkotyków? Okej, okay, no dobrze. Znaczy chciałem zobaczyć, w jakim jesteśmy gronie. Ja mówię o narkotykach w takim sensie, jak mówią o nich politycy. No, nie, wiadomo, że narkotykiem jest też... Ale nie, przepraszam, to nie chciałbym w ten sposób, bo na pewno wywołałem jakieś komentarze. Otóż, proszę Państwa, dobrze, wycofuję się z tego pytania. Okej, okay, wycofuję się. Ja wiem, dobrze, kochani, poczekajcie. To za chwilę do dyskusji, bo to jest jeden z tematów, prawda? Chcę powiedzieć, że w tym, co my mówimy, mieszają się dwie zupełnie różne rzeczy. To znaczy miesza się rozmowa o medycznej marihuanie i miesza się rozmowa o marihuanie w ogóle. To jest po prostu tak. I w związku z tym Josh Stanley też mówił o dwóch różnych rzeczach, które w Colorado się łączą, ponieważ jak pewnie wiecie, jest to jeden z tych chyba czterech stanów, gdzie marihuana jest legalna w tej chwili, nie tylko medycznie, tych jest znacznie więcej, ale w ogóle jest legalna. Tak samo w tym, co mówiła Monika, też te rzeczy się mieszały, to znaczy argumenty były za tym i za owym i tak dalej. To wynika prawdopodobnie z tego, że wszyscy jesteśmy zdania, że powinno być i jedno, i drugie. Znaczy wszyscy albo prawie wszyscy tu obecni. Jednak jako dziennikarz i powiedzmy ktoś, kto zajmuje się komunikacją społeczną, chcę postawić pytanie o strategię, o naszą strategię rozmowy z tą narkofobiczną, ciągle prawdopodobnie jeszcze większością Polaków, ponieważ jedyną metodą, żeby uzyskać zmianę, jest przekonanie opinii publicznej, bo wtedy politycy zaczną inaczej kombinować, prawda? Dopóki oni mają poczucie, że trafiają w oczekiwania i te swoje lęki snują i te lęki są dobrze przyjmowane, to będzie ich bardzo trudno przekonać. I teraz, wydaje mi się, że należy z jednej strony podkreślać różnicę wtedy, kiedy mówimy o marihuanie medycznej, że to jest co innego, że to jest inny temat. Proszę zobaczyć, jest zupełnie inna grupa docelowa, to są cierpiący, chorzy ludzie, bardzo często ludzie starsi, prawda, bo potencjalnymi odbiorcami będą ludzie chorzy na nowotwory, też dzieci, prawda. To są wszystko szalenie mocne sygnały, które mogą opinię publiczną przekonać. Jest kompletnie inny cel. Celem używania marihuany jako używki jest, wiadomo, no, high i różne inne temu fajne okoliczności, które temu towarzyszą. Tutaj chodzi o ból, o cierpienie i tak dalej. Ma to zupełnie inny kontekst aksjologiczny. Dlatego, że kontekstem aksjologicznym chorych ludzi, dzieci, starych ludzi, wszystko jedno, cierpiących ludzi, można się odwołać do miłosierdzia i do tego rodzaju, prawda, perswazji, która trafia każdemu do serca, nawet Trybunałowi Konstytucyjnemu, jak widać. No, zupełnie innego rodzaju argumentacji używamy, kiedy mówimy, że po prostu ludzie mają prawo. Nawet jeżeli ktoś uważa, że to jest trucie się, to mają prawo się truć tym, czym chcą, tak jak się mogą truć alkoholem i nikotyną. Oczywiście może z jakimiś ograniczeniami.
jest też tak, że jest innego rodzaju dodatkowe argumenty. No na przykład można używać w sprawie marihuany medycznej, można wskazywać na niedorzeczności, o których pan doktor Balicki mówił. To znaczy, że wewnętrzną sprzeczność ustawy to jedno, a drugie, że ten sam załącznik, o którym mówił pan doktor, dopuszcza używanie opiatów legalne i innych znacznie gorszych, przepraszam za słowo, narkotyków. Tymczasem zarazem dopuszcza, ale też zarazem zabrania marihuany. No i teraz tak, w związku z tym ja bym radził nam wszystkim, żeby oddzielać te dwie rzeczy i używać tych perswazji osobno, nie mówić o wszystkim naraz. Na to usłyszymy zarzut ze strony narkofobicznego odbiorcy, że przecież to jest ściema, że nam tak naprawdę chodzi o te narkotyki, a o tej medycznej marihuanie mówimy tylko tak dla zmyłki, prawda? I tu rzeczywiście trzeba powiedzieć, że istnieje bardzo prawdziwa zasada, że legalizacja marihuany medycznej będzie prowadzić do legalizacji czy dekryminalizacji marihuany niemedycznej. Też tak uważam. Ale dlaczego tak będzie? No dlatego przede wszystkim, że... No, proszę pozwolić mi skończyć, dobrze? To znaczy, dlaczego tak będzie? No dlatego, że informacja, że to jest lek, który ratuje te biedne, nieszczęsne dzieci czy tych chorych na okropne choroby, przekłuwa ten okropny balon, że to jest ta trucizna, prawda? W związku z tym ja uważam, że my powinniśmy uczciwie stawiać sprawę. To znaczy z jednej strony mówić, to są różne rzeczy, na razie walczymy o marihuanę medyczną, jednocześnie nie zaprzeczać temu, że to może prowadzić do dalszych zmian, ale dodać do tego bardzo istotny element. To się nie odbywa drogą podstępu. To nie jest jakiś chwyt, który my stosujemy. To jest po prostu pewien element procesu społecznego, który my uruchamiamy. Jeżeli narkofobicznie zorientowany polityk czy inny jakiś tam, prawda, koleś, będzie dalej, jego to nie przekona, to on dalej będzie mógł używać swojej perswazji. Nic się nie zmieni. W Stanach Zjednoczonych jest referendum w sprawie marihuany medycznej i odrębne od niej referendum w sprawie marihuany niemedycznej. Tak samo u nas regulacje dotyczące marihuany medycznej automatycznie nie zamienią się na żadne inne. My wiemy i nie powinniśmy tego nawet ukrywać, że prawdopodobnie taki jest proces i taki jest trend, natomiast na razie walczymy o marihuanę medyczną. I wydaje mi się, że to byłaby dobra strategia, żeby tych rzeczy nie mieszać i nie mówić o wszystkim naraz, tylko żeby się skupić na tym, doprowadzić do tych zmian, które są możliwe w sprawie marihuany medycznej, a potem to się samo zrobi, tak między nami mówiąc. Ponieważ ten czas tej dyskusji jest ograniczony, tak naprawdę musimy skończyć dosłownie za 15 minut, a temat jest bardzo kontrowersyjny, więc ja bym prosiła, żebyście Państwo, jeżeli można, skorzystali z okazji, że mamy tutaj tylu ekspertów i prosilibyśmy o zadawanie pytań, natomiast żebyśmy nie wdali się w komentarze. Chciałem tylko Państwu zwrócić uwagę na to, co pan doktor nam mówił o tych przypadkach. To jest to, co legalnie wiemy. A ponieważ ja dostaję tysiące e-maili, ja wiem dużo więcej. Podziemie medyczne istnieje i dopóki nie zmądrzejemy jako naród, to podziemie będzie cały czas istniało. I takie dzieci jak Max, jest ich tysiące. Z tym, że dużo z tych dzieci się leczy. Tylko pan doktor jeszcze ich nie zna, dlatego że pan doktor postępuje oczywiście zgodnie z literą prawa, legalnie, ale nielegalne leczenie dzieci istnieje w Polsce i to jest hańba dla nas wszystkich. Ale czy ma pan pytanie? Mam pytanie, dlatego że mnie interesuje to, w jakich przypadkach marihuana, to znaczy marihuana, my źle mówimy, bo tu się z panem w 100% zgadzam, w jakich przypadkach stosowanie oleju z konopi, bo to nie jest marihuana, to jest olej z konopi. No właśnie, o tym trzeba mówić. W
jakich przypadkach nie zaskutkowało? No bo widzimy tutaj, że no nie jest to w 100%. Ja takie sygnały niestety też mam, nie tylko z Polski, ale z wielu innych krajów, ze Stanów, z Kanady. Komukolwiek poleciłem olej z konopi, który jest bardzo łatwy do zrobienia. Nie zawsze to zadziałało. Czy pan doktor ma jakieś przemyślenia na ten temat, dlaczego nie zawsze mimo wszystko to zadziałało? Either myself or my family has now personally treated over 450 children. Albo osobiście, albo członkowie mojej rodziny uczestniczyliśmy w leczeniu 450 dzieci. And what I would have to say is that the first thing we look for, whether it's an observational study or whether we go into a double-blind placebo, which would be very difficult for a young population like this. W pierwszej kolejności, kiedy prowadzimy badania, czy to próbę podwójnie ślepą, czy inny rodzaj badania, byłoby to trudne w przypadku takiej populacji. The first thing we look for is non-responders. A w pierwszej kolejności chcemy znaleźć tych pacjentów, którzy nie reagują. And to this date, we have seen many children, about 24% of the children do not respond to CBD treatment. Na dzień dzisiejszy są około 24% dzieci nie reaguje na terapię CBD. However, over the years we have worked to perfect all kinds of different types of cannabinoid ratios for the children. Many of them will receive a non-psychoactive form of THCA and a combination of CBG or cannabigerol. Jednak opracowaliśmy różne mieszanki terapeutyczne dostosowane do konkretnych przypadków, na przykład niepsychoaktywne THC połączone z CBG. Being able to control the farms has an advantage because we can tailor design the genetics and mix and match the cannabinoids specifically to the child. So it's a tailored design medicine. Fakt, że prowadzimy własne plantacje, pozwala nam opracować, wyhodować takie odmiany, które będą dostosowane do konkretnych przypadków. So the answer to your question is that we have seen out of 450 children, 450 of them have responded, because we respond to their physiology. Now the lowest reduction we've seen in seizure rate out of that 450 is 15%, but we've still seen response. Państwo pytanie o brak oddziaływania. Oddziaływanie występuje u wszystkich naszych 450 pacjentów dzieci, dlatego że odmiany mieszanki są dostosowane, natomiast najmniejszy odsetek zmniejszenia napadów wynosił 15%, 15%. Yes, one of the biggest problems that we see is something you brought up, is parents like this having to go to a black market, potentially. Ale jeden z największych problemów, z którym mamy do czynienia, to coś, o czym pan też wspomniał, o tym, że rodzice muszą nabywać środek na czarnym rynku. We have tested literally hundreds of different samples claiming to be CBD, THCA, and things of that nature. Badaliśmy setki próbek rzekomo CBD czy THCA. Only to find that there are molds, mildews, pesticides. Okazało się, że występują w nich pleśnie, środki owadobójcze, pestycydy. And heavy metals in the plants, things that you wouldn't give your worst enemy, let alone your child. Grzyby i zawartość metali ciężkich, czyli substancje, których najgorszemu wrogowi byśmy nie podali, a co tym bardziej dziecku. So bringing a regulatory system here into Poland is really synonymous with progress because you know exactly what type of medicine each child is getting. Zatem w Polsce wprowadzenie uregulowań prawnych w tej branży doprowadzi do postępu, dlatego że będziemy w stanie dokładnie kontrolować, co znajduje się, jaka jest zawartość. Zdrowie.